mój Boże, ej, co ja jestem TV Womanem? O mój Boże, Bolo, wstawaj! Co się dzieje? No, w ogóle jesteśmy jakimiś telewizorkami, zobacz na siebie. Ej, ale kto tam śpi? Chodź, podejdziemy. Hej, TV Woman. Cześć! O mój Boże, to jest dziewczyna. Jak coś, to ja jestem Dysio, a to mój przyjaciel Bolo. No to w takim razie miło poznać. O, w ogóle Bolo, dostałaś rumieńcy, bo chyba mu się spodobałaś, ale dobra, nie będę mówił nic za wcześnie. Macie jakiś pomysł, co możemy robić, jak już jesteśmy tymi śmiesznymi telewizorkami? Tak, możemy iść do kina całą rodzinką. Okej, a więc ja nie wiem w ogóle, gdzie jest kino. Okej, kino jest tu. Ej, co to latają za jakieś wróżki? Co to za wróżki? Boję się ich. Nie bójcie się i wszystko za moje koleżanki. Co? Jak to twoje koleżanki wyglądają okropnie? Mają jakieś czerwone włosy, jakieś macki. Dziwne. Chodźcie do kina, co jest tu w ogóle? To jest jakieś dziwne kino. Wygląda troszeczkę podejrzanie. Faktycznie jest niecodzienne. No, ale chociaż może będzie fajnie. O, dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Tak, wchodźcie. O Jezus, jaki ruch jest dzisiaj w tym kinie. Trochę niecodziennie. Poczekajcie, kupię jakieś bilety. Dzień dobry, czy możemy obejrzeć film? Bo słyszałem, że tutaj lecą nowe przygody SpongeBoba. Nic do mnie nie mówią, chyba możemy. Ej, nie siadaj tu, chodź, pójdziemy do pierwszego rzędu. No dobra, lepiej będę widzieć, a co będziemy oglądać? SpongeBoba, w ogóle tu jest jakiś maluszek, sobie też czeka na film. Czekaj, tu są dwa krzesła, tu też. Zaraz dorobię krzesło, żebyśmy usiedli wszyscy razem. Chodźcie, siadamy tu. Okej, potem. No dobra, dam ci usiąść koło niej. Dobra, ciekawe, czemu nie puszczają filmu i tu wszyscy biegają. Ej, no czemu ten film się nie włącza? Nie no, zdenerwowałem się. Idę z nim poważnie porozmawiać i z moją bronią. Okej, idę z tobą, muszę zobaczyć, co ty chcesz tam zrobić. Czemu tu nie ma żadnego filmu? Co wy mi tylko machacie? Proszę o odpowiedź. Nie, dobra, zdenerwowałem się. Włączaj ten film. O mój Boże, Bolo, co ty robisz? Przecież tu są ludzie, nie strzelaj do nich, stój! Czy ty zwariowałeś do końca TV Woman? Widzisz, co on robi? Odwaliło mu chyba do reszty. Ojejku, myślałam, że on jest fajny, a on rozstrzela wszystkich. Widzisz, Bolo, co zrobiłeś? W ogóle u niej nie zaplusowałeś, tylko bardzo haniebnie się zachowałeś. Chyba musimy uciekać z tego kina, co? No chyba tak, Bolo, jesteś dziwny. O nie, jeszcze pada deszcz, więc zostaniemy tu na chwileczkę, żeby przestało padać. Nie no, czemu ten głupi film się nie włącza? Rozwalę to wszystko. O nie, zobacz, on zaraz wysadzi całe kino i będzie na nas padał deszcz. Bolo, nie strzelaj tylko w ekran, on naprawdę dużo kosztował. O nie! Muszę go koniecznie rozwalić. Wysadził cały ekran, czy ty widzisz, co on robi? O nie, on jest taki przeagresywny, uciekam od niego. Tak, on jest naprawdę dziwny. O, już na szczęście przestało padać. Chodź, idziemy do domku, bo on jest jakiś dziwny. Chyba się nie wyspał. Musisz mu wybaczyć. On na co dzień nie jest aż tak zły. Ale to przecież jest wręcz terror. Jak to możliwe, że coś takiego zrobi? No, zniszczył całe kino. Chodźcie, idziemy do domu. Bolo, oddawaj mi tą broń. Ty jesteś jakiś dzisiaj nienormalny. Proszę mi ją wyrzucić. Nie, nie ma opcji. Ja zostaję z tą bronią. No dobra, jak nie będziesz nic odwalał, to może tak zostać. Przejechałabym się teraz jakimś samochodzikiem. No dobra, na pewno nie będzie kierował Bolo. Ja niby nie jestem taki duży jak wy, ale ja będę kierował. Jedziemy tym właśnie oto dużym vanem. Dobra, wsiadajcie, wyjadę autem i pojedziemy na przejażdżkę. O mój Boże, lecimy. A ja bardzo kocham szybką jazdę. Dobra, mam pewien pomysł. Pojedziemy w jakieś miejsce i może zrobimy jakiś mini parkour i zobaczymy, kto jest z nas najzwinniejszy. A więc poczekajcie, myślę, że tutaj gdzieś nad wodą będzie dobrze. O nie, chyba wpadnę w dziurę. O nie. Jak ty jeździsz, czemu nas rzuciłeś do dziury, mały szkrabie? No sorki, przypadkiem, a nie wyzywaj mnie tutaj, TV Woman. No dobra, więc chodźcie tutaj. Ja zbuduję wam szybkiego parkoura. Dobra, a więc jesteście gotowi. Ja wam zbuduję taki mini tor na skakanie i zobaczymy, kto jest lepszy. Ale jeszcze nie wchodźcie, bo to by było za szybko. Dobra, więc zrobiłem wam mini parkour i zobaczymy, kto z was pierwszy wskoczy do wody. Dawajcie, wskakujcie. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. TV Woman wysuwa się na prowadzenie. O mój Boże, Bolo ją goni. Kto wygra? Czy dziewczyna będzie lepsza od chłopaka? Nie, Bolo. O nie, Bolo spadł. A TV Woman udało jej się. Let's go, wygrałam. Nieprawda. Ej, co ty zrobiłeś? O mój Boże, Bolo, to nie są dobre maniery. Wydaje mi się, że ona z tobą wygrała. W ogóle chodź, Bolo, na bok, bo musimy porozmawiać. Chodź tu do mnie. A ty poczekaj tam, TV Woman. Bolo, zachowujesz się
dzisiaj bardzo dziwnie. Czy ona ci się spodobała? No ciężko mi to powiedzieć, ale tak. Widzę, że sobie nie radzi z podrywaniem dziewczyn. Może chciałbyś jakąś pomoc, bo ja się trochę znam. No dobra, mogę ci zaufać. No dobra, to dam ci pomysł. Najpierw TV Woman wydaje mi się, że lubi wybuchy, a więc musisz wziąć miny i zrobimy jej pole minowe. I zobacz, zrzucimy ją na to pole minowe i na pewno się ucieszy, bo ona kocha takie wybuchy. Dobra, to jest bardzo dobry plan. Ej, TV Woman, my wrócimy za sekundkę. Poczekaj, bo musimy wyjść po przyjaciela, dobrze? Okej. Dobra, Bolo, chodź szybko, lecimy na tą wyspę i tutaj zrobisz jej tą niespodziankę. Na pewno jej się spodoba. Okej, Bolo, dawaj, rozstawiaj tu miny. Zobaczcie, widzowie, on już rozstawia miny. Jej na pewno to się nie spodoba, ale nie damy mu jej poderwać. Będziemy mu dawali najgorsze rady, żeby nawet na niego nie spojrzała. Okej, Bolo, świetnie, nawet pomogę ci ich rozstawić. Też sobie wezmę taką minę i tutaj je popostawiam. Tylko weź, nie przejedź tym motorkiem, ani nie chodź po nich, bo jeszcze wybuchną. Tak, tego się najbardziej boję. Dobra, to wydaje mi się, że ona mogłaby skoczyć na to z tego drzewa, ale musi zamknąć oczy. Dobra, stawiaj ty tutaj te miny, a ja ją zawołam, okej? Okej. Ej, TV Woman, chodź do nas! Gdzie niby? Chodź, pokażę ci, tylko zamknij oczy, dobrze? No, dobra, zamknę ekran. I chodź tutaj do mnie, podleć do góry na to drzewo i zamknij teraz oczy i zaraz Bolo ci coś powie. Bolo, chodź! Dobra, więc Bolo, już jesteś. Masz tutaj swoją koleżankę i powiedz jej, żeby zrobiła kilka kroków do przodu i skoczyła. Dobra, no to jeżeli masz zamknięte oczy, no to skocz przed siebie. Okej, dobra, lecę, bom! O mój Boże, tutaj leci jakiś wir, tornado, ale gdzie jest TV Woman? Ona żyje? Halo, tu jesteś, nic ci się nie stało? Przeżyłam ledwo, całe nogi mnie bolą, coś ty zrobił. Bolo, ty jesteś najgorszą osobą, którą poznałam. O nie, no, czy ty wylałaś na niego coś czerwonego? Ej, co to zalatają za czerwone stwory, czy wy to widzicie? Tak, to jest straszne. Tak, właśnie widzę, jejku, jakie one są okrutne. Bolo, chyba zdenerwowałeś tymi minami osoby mieszkające tu. Musimy uciekać, chodźcie, lecimy stąd. Dobra, Bolo, póki jej jeszcze tu nie ma, to dam ci kolejną radę, bo ona zgrywa niedostępną. Na pewno spodobało się to, co zrobiłeś. Teraz wydaje mi się, że musisz pokazać jej jakieś mutanciory, bo ona kocha mutanty. Dawaj, zawołaj ją i powiedz, że pokażesz jej kilka z nich. No dobra, no to możemy tak zrobić. TV Woman, gdzie jesteś? Chodź tu. Mam dla ciebie niespodziankę, chodź, pokażę ci. Znowu niespodziankę, ja już nie chcę tej niespodzianki. Nie, to będzie naprawdę fajna, musisz mu zaufać. Dawaj, Bolo, lecisz. Dobra, no to patrz, to jest ta moja niespodzianka. Zobacz, podobają ci się? O mój Boże, jakie okropne. Boję się. Ej, no jak to nie podoba ci się niespodzianka? Zobacz, jak on się postarał. To są jego koledzy. Tu jest właśnie szkielet, tutaj jest taki zombiak z lufą i tu mutant Hulk. Przecież to jakieś łaczki. Nie, ale dobra, TV Woman, ale zobacz, to ty się ich pozbędziesz. Dam ci jakieś TNT. A więc dobra, masz właśnie te dwa TNT. Dawaj, podleć do nich i podsać im to TNT. No dobra, czas się was pozbyć, łaczki, bum. O mój Boże, te TNT się kopcą. Co tu się zaraz stanie? O nie, wszystkie podpalone w lawie. Co ty zrobiłaś, TV Woman? Jeszcze ten łaczar, stoi tu. O nie, za dużo lawy, ja nie lubię lawy. Kurczę, ale chyba jej się spodobało, Bolo, bo TNT jej się spodobało. O mój Boże, czy wy widzicie tego smoka? O mój Boże, jaki to jest smoczur! On trochę wygląda jak pies z rogami, do tego ma skrzydła. Dawajcie, bierzemy bronię i wszyscy do niego strzelamy! Ja go zabiję! Dobra, wzięliśmy sobie Tesla Gana i też podpalamy go ogniem. O, pokonaliśmy go, udało nam się! Oj, co a to jest? Tam jeszcze jaszczury! W ogóle są jakieś kolejne, ale mój Tesla Gun jest bardzo mocny. Okej, pozbyliśmy się ich, więc tutaj już ich na szczęście nie ma. Udało nam się, jesteśmy naprawdę zgraną rodzinką. O tak, pewnie. O mój Boże, czy wy to widzicie, widzowie, co tu się zrespiło? Ej, jesteście wszyscy cali, TV Woman, Bolo, widzicie to? Tak, ledwo żyje. Co to za gigant? Zobaczcie, on też stoi w tym ogniu. I tutaj w ogóle jest jakiś potwór wodny i jego ci, no nie wiem, jak my ich pokonamy. Dobra, ja zbiłem tych małych, dawajcie, wszyscy do niego strzelamy, ale on ma bardzo dużo życia. To jest prawie niemożliwe go pokonać. Dawajcie, strzelamy do niego, zaraz go pokonamy. Widzicie, jak mu wchodzi, widzicie, jak mu schodzi życie? A wy, widzowie, w tym czasie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, a my go bijemy. On nie strzela do mnie. On chyba ładuje manę. Dobra, już maloła, dawajcie, bijemy go. Tak jest, i ja go...
go skończę. Okej, a więc skończyłaś go, ale teraz narespiło się tu jakiś diabłów i w ogóle latają jakieś czaszki, które wybuchają, ale tu jest dziwnie, to jest naprawdę coś niezwykłego. Bardzo dziko się zrobiło. Tak, te czaszki latają, tutaj te potwory ogniste, musimy stąd uciekać, to jest jakiś paranormalny świat, chodźcie, uciekamy stąd. Dobra, Bolo, ona jeszcze się tam z nimi strzela. Ja wiem, że ty masz dostęp do kolorowej wody, może daje jakąś kolorową wodę, na pewno się ucieszy. Mam dla niej specjalną wodę, na pewno się ucieszy, ale jesteś pewny, czy na pewno jej się to spodoba? Nie wygląda na zadowoloną. Ale poczekaj, czy znasz kogoś, kto nie lubi kolorowej, pachnącej wody? No nie. No to widzisz, to świetny pomysł, chodź, powylejemy jej tutaj wodę. Ej, TV Woman, chodź tutaj, bolowa dla ciebie niespodziankę tym razem, która cię nie zabije. Niby jako, przecież każda chciała mnie zabić. Dobra, Bolo, skakuj TV Woman do basenu, zobacz co Bolo dla ciebie ma. Ale co mnie tutaj czeka, przecież tu nic nie ma. Przygotowałem dla ciebie taką fajną wodę, zobacz. Bo, jak to cuchnie, ble. Ej, Bolo, co ty wylałeś? O Jezus, jak to naprawdę cuchnie, widzowie, czy ty tu jakieś szambo wylałeś? Weź to zastopuj, daję inną wodę. Przepraszam, TV Woman, teraz Bolo da ci coś dobrego, chodź. Dobra, to jest dużo lepsze, to jest ulubiona woda mojej babci. Czekaj. Mojej babci? To są jakieś glony, to jest woda z jeziora. TV Woman, jak się czujesz? Czy trochę nie odurzyła cię ta woda? Tak, lekko tak, pachnie starymi perfumami babki. Tak, dobra, daj jej coś normalnego, żeby się przepukała, bo trochę chyba jej się procesor przegrzewa. Dawaj, ostatnia woda, wylej coś teraz dobrego może, bo jesteś trochę niemiły, Bolo. No dobra, no to mam ostatnią wodę. A mój Boże, jaka gorąca, co to jest, smar? Tak, to jest chyba jakiś smar, no nie, Bolo, ale my powinniśmy lubić ten kolor, bo przecież jesteśmy w tym samym, ale trochę jest za ciepła rzeczywiście. Disio, chodź tu na chwilkę, mam do ciebie sprawę. No dobra, już idę, co chciałaś mi powiedzieć? Przecież ten Bolo jest jakiś dziwny, on jest szaleńcem, ja już nie wytrzymam, zabierz go ode mnie. No dobra, zobaczymy co da się zrobić, ale teraz załatwię ci z nim jakiś piknik, poczekaj sekundkę. Dobra, Bolo, ostatnia rzecz, ostatnia okazja, żeby udało ci się ją poderwać, musisz zabrać ją na jakiś piknik. O tak, piknik jest fajny. Dobra, to chodź, lecimy do niej. Dobra, Bolo, to jak, masz coś dla nas? Tak, przygotowałem dywaniki, są fajnego różowego koloru. O tak, TV Woman, jak ci się podoba? Wow, różowe jest w porządku, a co to za pomarańczowy? On robi to w kształcie takiego kwiatuszka, zobacz jak się stara. Dobra, dawajcie siadamy, Bolo, masz coś przygotowanego dla TV Woman do jedzenia, bo ja jestem najedzony. Tak, przygotowałem ser. Ser? O, nie lubię sera. O nie, Bolo, ser cuchnie, postaraj się bardziej, nie możesz dawać takich rzeczy. No dobra, no to przygotowałem jeszcze ziemniaki. O, ziemniaki? O, nawet są nieobrane, co ty robisz? Idę z tej randki. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Nie, no on naprawdę się stara, daj mu szansę, dawaj, Bolo, może daj jej coś do picia. Dobra, no to mam dla do picia coś takiego. O, ale mnie pali. Co to za badziewie? O mój Boże, Bolo, miałeś jej dać normalne picie. Dobra, może daj jej coś do jedzenia, żeby przegryzła to nie, tą niedobrą rzecz. Chodź tu, TV Woman, daj mu jeszcze jedną szansę, proszę. No to masz na przegryzkę śledzika. Śledzia mi dał? Nie, nie chcę już tu być, naprawdę, jesteś okropny. O nie. Ej, no TV Woman, wracaj, mam dla ciebie coś specjalnego. To znowu, znowu chcesz mnie otruć, albo sobie ze mnie żarty robić. Nie, no to na pewno ci się spodoba. Chciałabyś zostać moją dziewczyną? Ta, w życiu nie chciałabym, już wolałabym być tym dyziem mniejszym, nara. O nie, ona dała ci kosza. Co ja mam teraz zrobić? Czy ty jesteś, Bolo, bardzo smutny? Tak, jest mi bardzo smutno, idę płakać. O nie, widzowie, zobaczcie, Bolo poszedł płakać. Nie, musimy znaleźć TV Woman, co ona robi? TV Woman, on poszedł płakać, ale wiem, był dla ciebie bardzo zły cały dzień. Trochę słabo z jego strony. On żartował sobie ze mnie cały dzień, to teraz my zróbmy pułapkę, w którą wpadnie. No dobra, to świetny pomysł, to dawaj, zrobimy tu taką wielką dziurę, na dole wylejemy lawę i postawimy ghost bloka. Okej, okay, let's go. A więc poczekaj, ja zrobię dziurę, myślę, że taka będzie okej, okay. Skopię się tu niżej, w ogóle co to było. Dobra, i teraz teraz zaznaczymy i damy sobie set 0. Okej, okay, zobacz, wszystko gotowe, zabudowywuj z ghost bloka, a ja wyleję tutaj lawę. Okej, okay, dobra, ja już kładę ghost bloka.
Dobra, to my widzowie użyjemy set lawa. Zobaczcie, ile to jest lawy. Trochę mi przykro mojego przyjaciela Bolo, bo sam wdałem mu te pomysły. Okej, a więc już widzę, że świetnie ci idzie zabudowywanie. To ty zabudowywuj, a ja idę po Bola. Dobra, Bolo, ona powiedziała, że ci wybaczy i czeka przed domkiem. Chodź, idziemy do domku. Tak, naprawdę przekonałeś się, cieszę się bardzo. Dobra, to wchodź do domku, nawet zrobiła taras, wskakuj. Jej, chodź tu, o nie. O mój Boże, on wpadł w pułapkę. Ale się cieszę, nareszcie ten gnojuszek padł. O nie, co ty mówisz? Dobra, musimy porozmawiać, bo byłem trochę złym TV-manem. Ja, Bolo się w tobie zakochał i on chciał cię poderwać, ale chciał, żebym dawał mu rady i dawałem mu złe rady, żeby na pewno mu się nie udało. Musisz go wybaczyć, to trochę moja wina. No ale skoro byłby tego świadomy, to by się ciebie nie słuchał. Ale on myślał, że to mu pomoże, bo ja z Wiki kiedyś udało mi się ją poderwać i on chciał pomocy. Zobacz, jak jest smutny, czy ty mu wybaczysz? No dobra, czy ty na pewno żałujesz swoich czynów? Tak, bardzo, no to wszystko jego wina, to on mi to kazał robić. Ej, to nie moja wina, dawałem ci porady, to że wszystko zepsułeś, to nie jest już moja wina. Dobra, nieważne. A jeżeli wam, widzowie, podoba się nasz content, to klikajcie na filmy, które wyświetlają wam się o tutaj. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak, a my już się z wami żegnamy, pa pa. I nie podrywajcie dziewczynek Bolo.